Jesteś? Jestem dziewczyną Hity. Mówią na mnie świeca, cześć. Hita mi kazał do ciebie przyjść, jak się coś spierdoli. I? I się spierdoliło. Mojego chłopaka trzymają w areszcie. Mam miesiąc, żeby zdobyć pieniądze na kaucję. Złapali go, bo nie zauważyłam patrolu, gdy obrabialiśmy jubilera. Mówią na mnie. Świeca. Herbata już ci dawno wystygła. Ty tam się kąpiesz, czy kupę robisz? Dobra, to po kolei. To miejsce nie jest obozem dla uchodźców. Jak mi ściągniesz na głowę psy, to odjebie was oboje. Kita kazał ci powiedzieć, że on wie. Co wie? To, czego nie chciałbyś, żeby powiedział. A ty wiesz? Nie. Powiesz mi? Dobra, to zrobimy tak. Ja cię nie zastrzelę, a ty już nigdy więcej się mnie o to nie zapytasz. Nauczysz mnie strzelać? Z czego? Z majtek? Z pistoletu. Przecież ty się nawet porządnie nie potrafisz wykąpać. Wiem, kurwa. Nic nie potrafię, nawet na świecy nie potrafię stać. Patrolu nie zauważyłam, dasz wiarę? Raz mnie wziął na robotę i go zwinęli. Czy ja dobrze rozumiem? Ty chcesz korepetycji z gangsterki? Chcę pomóc Kicie. Muszę to wszystko odkręcić. Co ty masz na twarzy? Kamuflaż. Długo jeszcze? A teraz chuju będziesz pracował dla mnie. Czego? Gdzie go trzymają? Dobra, jedziemy tam. No, a on? Siadaj! Nasi zwinęli Kita. I bardzo dobrze, bo to ostatni gnój, który ma dla mnie pracować. Zetrzyj sobie krew z twarzy. I z szyby. Wiem, żebyś nie zamykał tych drzwi, bo nie będę chciał ich otworzyć.
Jak to jest, że ona mnie nie kojarzy? Nie wiem. Ona nie patrzy w oczy. Wyparcie trauma, chuj wie. To wystaw ją za drzwi, póki jeszcze możesz. No właśnie nie mogę. Jeszcze jest trochę muszek nad tym gównem. Trzeba iść do kity, a ty się nie możesz ujawnić. Ciebie chyba pojebało. Poza tym cię nie stać na mnie. Dopiero co kupiłem tę metę. Poza tym nie naraz będziesz tu dupę chronił. Nie będę dla ciebie pracował. Nie jestem... Kolski, weź ją na jakieś szkolenie, jak ona siebie odjebie, to chuj. Szkoda piwa. 4,50 pierdolę. Kaucja jest wyznaczona. Adwokat działa. Ktoś u niego był i wysłał go do rzeźnika. Kolski, całe miasto już wie, że mają kitę. Działaj ze świecą, wracam na metę. Kurwa. No i możesz zacząć zbierać na kaucję. Uff. Nie uff, bo kita trafił jeszcze do rzeźnika. Do kogo? Został taki wpierdol, że wylądował w więziennym szpitalu. Rzeźnik to lekarz. No ale chyba nic mu się nie stało. Nie kurwa, pacjentów poszedł na oddział spowiadać. Klawisze by go tak nie urządzili. No to kto? No właśnie, ktoś chciał, żeby zaczął sypać. To zapłaćmy i go wyciągnijmy. Masz pieniądze? Pożyczysz mi? Skąd mam wziąć? Mam taką babeczkę, która rozdziela robotę. Ale musisz wziąć od niej każdego joba, jakiego ci wyznaczy. Tam nie ma litości. Dobra.